zaczęło? Domyślam się, że chodzi ci o hip-hop, tak? Czy o kapłaństwo? Dokładnie, o hip-hop, o kapłaństwo. Od początku może zacznijmy. Hip-hop czy kapłaństwo? Co było najpierw? Najpierw niestety był hip-hop. Niestety? No pewnie, zdecydowanie. No bo milion razy ciekawiej być księdzem i poza tym no, to jest taka droga do zmówienia i przepiękna. A hip-hop ma swoje blaski, ale ma też swoje cienie. Szczególnie w takim wydaniu sprzed prawie że 20 lat, no to taki był bardziej hardkorowy. A no właśnie, i teraz pytanie. Muzyka hip-hopowa kojarzy się z tą muzyką, no tak naprawdę niechrześcijańską, tak można nazwać, chociaż teraz już trochę to się zmienia. Natomiast wcześniej było zdecydowanie inaczej. Skąd to powołanie się wzięło, księdze? No, tu środowisko blokowisk, hip-hop, no na pewno rapowanie o czymś zupełnie innym, a tu nagle powołanie. To znaczy, jakby geneza hip-hopu jest rzeczywiście mało chrześcijańska i ze swojej definicji, ale teraz on już tak ewoluował, że między innymi się pojawił rap chrześcijański, że można to robić na sposób chrześcijański. Ja chyba jednym z pierwszych byłem, gdzie spróbowałem to robić, ale ja się przyznam, że ja od początku, gdy nawet wstąpiłem do seminarium, to nigdy nikogo nie udawałem i zdawałem sobie sprawę, że skąd jestem, kim jestem, skąd pochodzę. Bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, czy ktoś taki jak ja może być księdzem. I bardzo mi zależało, żeby być księdzem, to nawet i tą swoją pasję gdzieś tam zakopałem, schowałem, starałem się unikać jakby jakichś takich powiązań. To znaczy przybijałem piątkę na ulicy z kumplami, nie było tak, żebym się odwracał i tak dalej. Ale gdzieś tam w relacjach z przełożonymi, gdzieś w budowaniu jakby swojego obrazu, to i tak mi to na tyle przeszkadzało w seminarium, w funkcjonowaniu, bo jakby wyróżniałem się na tle ówczesnych kleryków, nie wiem jak jest teraz w seminarium i no jednak z szerokich spodni do zostania księdzem, z jakichś klimatów skajtowych do kapłaństwa jest mega daleka droga i ja ją przeszedłem jako swój czyściec, albo może jako swoją pustynię. Trwało to około 10 lat i nie mam pewność, kim jestem, co chcę robić w życiu. I pytałem moich kolegów, na ile się zmieniłem od tamtych czasów hardkorów różnych. To mówią, że się trochę uspokoiłem. I mam nadzieję, chyba tak jest, że bardziej jestem pozytywnym człowiekiem niż kiedyś. No właśnie, pamiętam kilka lat temu nazwisko Bartczak, to był ten moment, kiedy tak naprawdę stał się taki boom na całą Polskę, nowa era ewangelizacji można powiedzieć. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy księdza zobaczyłam gdzieś w telewizji jakiś wywiad, wow, ksiądz rapujący, hip-hop, coś nowego, coś tak się dzieje. No właśnie i jak dobrze widzimy teraz, tych raperów rapujących właśnie po chrześcijańsku jest coraz więcej. Czy to rzeczywiście jest dobry sposób ewangelizacji? No oczywiście. Wydaje mi się, że dobrym sposobem jest ten, który wynika, bierze swoje źródło z serca człowieka. Łaska działa na naturze, tak więc to nic dziwnego, że jeśli młodzi ludzie słuchają tej muzyki, wychodzą jakby z tego świata, no to bazują na talentach. Te, które wynieśli z tego świata, ze swojego domu i tak dalej. I też ten hip-hop stał się czymś o wiele bardziej pojemniejszym niż te 15 czy nawet i 10 lat temu, że jest wiele różnych nurtów i da się to wszystko połączyć. A na pewno kiedyś to na samym początku był jakiś taki boom i ludzie postrzegali to jako ciekawostkę. Myślę, że ci, którzy są mniej związani z kościołem, to pewnie chcieli coś uszczknąć dla siebie w stylu właśnie ciekawostki. Niektórzy podejrzewali, że jestem nasłany przez kurię, episkopat, czy proboszcza, czy jakichś innych dla nich dziwnych organizacji. Chcieli sobie to uzasadnić na jakikolwiek inny sposób. Ja po prostu jestem księdzem i mam takie hobby i mogę mówić o Panu Bogu w ten sposób. I tyle tej ciekawostki. Może rzeczywiście to jest jakaś ciekawostka, bo no, teraz mam dobre widzy i dobre flow i tak dalej. I nikt mi tego nie kazał i jestem księdzem normalnym, zwykłym w parafii. I to jeszcze zajaranym tym, co robię na co dzień swoją parafią i swoimi parafianami i w ogóle kapłaństwem.
Dlatego jak dla nich tam nie ma zbyt wielkiej ciekawostki, nawet kiedyś mi jedna dziennikarka zwróciła uwagę, no, że mi opowiadał właśnie o jakimś nawróceniu, hardkorach i tak dalej. A ja mówię, że zostałem księdzem, bo lubiłem się modlić. To takie słabe. Ja mówię, no sorry, bo że to takie słabe, ale dla mnie to nie jest słabe, to jest w ogóle mega. Obowiązki kapłańskie, życie prywatne, do tego jeszcze dochodzi rapowanie. Czy nie jest tak, że dla księdza doba jednak jest za krótka czasami? Jak to można pogodzić? No jest. I ja już, moja płyta miała wyjść dawno temu, już we wrześniu. A szczerze, to już nagrałem trzecią, wszystko mam na plebanii, bo ja tak najpierw takie tak zwane prewki nagrywam u siebie na plebanii. Już są wszyscy przyzwyczajeni, że z plebanii biciory lecą. I miało to być na wakacjach, ale bycie księdzem jest o tyle ciekawe i jest przygodą, że i pielgrzymka piesza. Później wymyśliłem, żeby wycieczkę na rowerze, na rowerach zrobić dla dzieci. Cały czas mi coś wychodzi, jakieś inne rzeczy. No jakoś mi brakuje czasu, żeby to... Ale prędzej czy później się uda. No do tego jeszcze dochodzi tak, dochodzą katechezy z no dziećmi. Tak. Dochodzi jeszcze księdza posługa ubogim, bezdomnym, prawda? No nie, no mniej jakoś. To nie będę tutaj, wiesz, że jestem altruistą. Akurat mieszkam teraz na wiosce i jak nie masz takiej ilości... Ale było, prawda? Byłem na poprzedniej parafii, gdzie tak było. Miałem takiego niesamowitego proboszcza i rzeczywiście, ale to tam było tyle różnych pól ewangelizacyjnych. Ja akurat tam wtedy zostałem kapelanem w szpitalu, bo był też szpital i było mniej dla mnie miejsca na katechezie. To byłem w szpitalu kapelanem pośród no, umierających ludzi. No ale no, rzeczywiście są różne. Ja mniej z bezdomnymi, bo co prawda mam tam kumpli bezdomnych, jakkolwiek to zabrzmi, i odwiedzam i mam swoich znajomych. Ale nie jest to jakieś moje na co dzień. Ja teraz jestem w takiej mniejszej miejscowości i pod Wrocławiem, Góra Ślęża, Sulistrowice, i moi przełożeni, ksiądz biskup, ksiądz arcybiskup Józef Kupny, wezwał mnie i zasugerował, żeby robić spotkania dla młodzieży, żeby stworzyć takie miejsce ewangelizacyjne. I co było takie bardzo miłe, to też mnie poprosił, abyśmy tak ożywiali kościół wrocławski. Czyli żebym wymyślał coś, co by mogło sprawić, aby ludzie przychodzili do kościoła, młodzi ludzie. Tak więc robię teraz spotkania młodzieżowe. Teraz wymyśliliśmy w Adwencie takie czuwanie u nas w szkole, w okolicach. Staram się wszystkich harcerzy, wszystkich młodych ludzi zapraszać. To się pochwalę i w ogóle może ktoś by stąd chciał przyjechać tutaj z Lublina. Robimy pod Wrocławiem taką ewangelizację całonocną przez sport, muzykę, konferencję i wspólną modlitwę. Właściwie tych różne takie haczyki stosuję, czyli sport, muzyka. Aby doprowadzić ludzi do Pana Boga. I takim jestem trochę teraz księdzem od zamieszania. Myślę, że to też jakaś taka przygoda, bo jak już mówię, byłem księdzem od umierania, że częściej posługiwałem pośród chorych. Teraz dużo z małolatami, czyli bardziej duszpasterstwo młodzieżowe. Opowiada ksiądz, jakby już miał ksiądz co najmniej 25 lat kapłaństwa ze sobą. W tym roku minęło 10 lat kapłaństwa. To jest bardzo dużo oczywiście. O, dziękuję. Ale z drugiej strony też nie na tyle, żeby można było aż tyle zrobić. No bo nie oszukujmy się, są kapłani, którzy no, nie mają się za bardzo czym pochwalić, że tak powiem, jeśli chodzi o taką dodatkową Słuchaj, posługę. Czy ja wiem, że nie za bardzo? Nie wydaje mi się, żeby te wszystkie dodatkowe akurat były najważniejsze w wymiarze kapłańskim, bo no my głównie jesteśmy szafarzami sakramentów. I powiem ci, że ostatnio tak się zastanawiałem, bo no już jakoś nieraz sobie myślę, że fajnie, może jak byłbym proboszczem albo coś bym robił. I jakieś mnie takie rozkojarzenia, takie pokusy, głupie myśli mi nachodziły wtedy, kiedy klęczałem przed Najświętszym Sakramentem. I odmawiałem różaniec i obok mnie ministranci. I tak sobie pomyślałem, że jakie to ma znaczenie, kim ja będę. I tak będę klęczał przed Najświętszym Sakramentem i będę odmawiał różaniec. I wydaje mi się, że my jako księża cokolwiek robimy, to jakby to jest istota, ta posługa. Dlatego nie wierzę w to, że jest jakiś ksiądz, który nie miałby się czym pochwalić. Chyba, że byłby zamknięty w pokoju i nie wolno by mu było sakramentów. No bo ja już mniej więcej ile ślubów udzieliłem. No dzisiaj byłem skontrolować takie małżeństwo, które błogosławiłem rok temu. Dobrze żyją i nie będą mi psuli statystyk. I to jest taki wymiar właśnie sakramentalny. I po to jest ksiądz, bo w tym wszystkim innym, no to wy jesteście.
Dlatego nie ma takiej opcji, żeby się czymś chwalić wszystkim dookoła. A właśnie to jest istota. Mamy godzinę 17. Niektórzy, dzisiaj jest niedziela, niektórzy dosłownie niedawno wstali, no bo wczoraj była sobota, impreza, mogła być jakaś na przykład. No a ksiądz tak, z Wrocławia przyjechał do Lublina, jeszcze wcześniej kontrolował małżeństwo, którym błogosławił. Żeby nie było, jeszcze u siebie na parafii ogarnąłem wszystko a, rano. A no właśnie, no i tu nie mówmy, że nie ma się ksiądz czy pochwalić, bo teraz tak, czasu ksiądz nie marnuje. To jest pewne i przeznaczy ten czas dla drugiego człowieka. No to i prawda. No i to jest piękne, to jest chyba... No to jest piękne, ale mówię ci, jakby nie można wartościować posługi. Mnie też to nauczyło, że bycie księdzem wiąże się z tym, że wcale nie tam jest Pan Bóg, gdzie jest poklask ludzi. Czasami ta taka posługa bardzo cicha, to jest to najbliższe doświadczenie Pana Boga. Bo ja już, jak wspomniałem, byłem kapelanem w szpitalu. Nawet ktoś podejrzewali mnie ludzie, że o, Kuba, przyznaj się, to może się nie nadajesz gdzieś tam, że cię dali do tych, którzy są, no, którzy są już jedną nogą po tamtej stronie i taka prosta ewangelizacja, bo ludzie sami do mnie podchodzili. No ale to, jak do tej pory, było moje najmocniejsze doświadczenie Boga i w ogóle kapłaństwa, a raczej nikt się nie jarał tym, że jestem kapelanem w szpitalu i nawet właśnie, jak o czym mówiłem, dla niektórych to może i siara, a to było moje najmocniejsze, dlatego tu nie da się wartościować, to sam Pan Bóg wie. Ale wyjdźmy może trochę w przyszłość jednak, mimo wszystko. Powiedzmy za 20-30 lat, czy wyobraża ksiądz sobie siebie jako takiego starszego, rapującego księdza, na przykład proboszcza? Czy jest ten moment, że już trzeba skończyć kiedyś? Ja się przyznam, że w ogóle ten mój rap to się zaczęło stąd, że ja miałem bardzo dużo kompleksów w seminarium, że nie jestem jak inni klerycy, że oni tacy grzeczni, porządni. A ja z tym rapem, niektórzy nawet się śmiali zawsze ze mnie, bo ja byłem tylko tydzień ministrantem i generalnie nie wiedziałem nic o kościele. I też do samego końca ja w seminarium w życiu nawet psalmu nie zaśpiewałem. Jedyną jaką miałem funkcję to wynoszenie papieru toaletowego. No i w związku z tym całokształtem, ja nigdy wcześniej nie byłem księdzem. I na pierwszej parafii poznałem wspaniałego księdza, mojego pierwszego proboszcza, który miał już niemalże 50 lat kapłaństwa, już świętej pamięci, ksiądz prałat Aleksander Matyka, i to był taki ksiądz, no właściwie wychowawca jeszcze wielu, wielu młodych księży, i on jak mnie zobaczył, tylko się uśmiechnął i mówi: przest, bo ja tak się bardzo bałem wszystkiego. Takich jak ty szczawi miałem około 100, czyli miał 100 wikarych i wszystko będzie dobrze, spokojnie. I to on mnie nauczył tej radości z bycia duszpasterzem. On w tej pierwszej mojej miejscowości wszystkie dzieciaki pochrzcił, z tymi ludźmi, tym ludziom towarzyszył przez ponad 30 lat, był z nimi. Towarzyszył w tym wszystkim i on już później nie mógł chodzić, to ci ludzie go nosili na rękach. Tak był im potrzebny, taki prawdziwy ich patriarcha, duszpasterz. Taka droga do Pana Boga. I podobnie mam też teraz obecnego proboszcza, który ma ponad 45 lat kapłaństwa, no ale cały czas jest pełen pasji i coś tworzy. Jesteśmy na małej wiejskiej parafii, jest nas dwóch, ale też mnie ksiądz arcybiskup dał do niego z tą sugestią, że będziesz miał świetnego proboszcza, który cię będzie wspierał w różnych takich działach ewangelizacyjnych. No i rzeczywiście, jest starszym księdzem, ale pełnym pomysłów. I ja sobie marzę i chciałbym być takim właśnie księdzem. A czy to hip-hop, czy nie hip-hop, ja już wiem, że chciałbym być jak właśnie ci moi starsi proboszczowie. No być proboszczem i być księdzem dobrym. Ja już mam konkretny plan, bo się przyjrzałem tamtym księżom. To jest radość naprawdę z bycia z ludźmi, z bycia właśnie tym szafarzem sakramentów. To się może wydawać z boku, że o, co to takiego. Ale ci wszyscy księża w Polsce, którzy dzisiaj całą niedzielę spędzili na odprawianiu mszy świętych, to jest naprawdę mega. Tyle ludzi przychodzi do kościoła na szczęście w Polsce. No, niedziela jest w ogóle najlepszym dniem. Wyobraź sobie, że ja dlatego... Chyba parę lat temu już do mnie też dzwonił, ktoś mnie zapraszał w niedzielę. No nie, no bo wszyscy przychodzą znajomi w niedzielę. Cała wioska, czekam na nich, żeby przyszli, oni są wtedy. No się spotykamy, razem się modlimy, dlatego to jest w ogóle najlepszy dzień. I to nie jest jakieś takie, wiesz, nudne czy słabe, tylko fajne. Powołanie słychać. Słychać w księdza głosie, widać. Każdy ma coś swojego, Widać tę miłość do Boga, do ludzi.
Ale wróćmy dziękuję. Za miłe słowo. Wróćmy może jeszcze właśnie do kwestii rozeznania powołania. Tak wiele osób się zastanawia, co ma robić. Bo teraz tak, może być powołany ktoś do kapłaństwa, do małżeństwa, do samotności podobno też. Taka droga kolejna. No i teraz ja... Przepraszam, że ci od razu wejdę w słowo. A propos powołania do samotności, to pamiętam kiedyś mój kolega mi udowadniał, jak ja wstąpiłem do seminarium. To za chwilę przyjechał do mnie kolega i mówi, że on jest powołany do samotności i on już to wszystko przemodlił i tak dalej. No nie zna za niecały tydzień, poznał taką Dorotkę i są już z 15 lat małżeństwo, mają trójkę dzieci. Także to różnie bywa, a myślę, że przede wszystkim no, łaska działa na naturze. Ja pamiętam, rok chodziłem się zastanawiałem, pójść, nie pójść, analizowałem to wszystko. I w końcu zaryzykowałem, że sobie pomyślałem, że nigdy sobie nie wybaczę, chociaż nie spróbuję. I są też znaki. Ja w wyborze powołania myślę, że spotkałem gdzieś tam po drodze Pana Jezusa, kiedy przyszedł i mi powiedział, że to jest to. Jakkolwiek się nie nadajesz i w ci może wszystko nie wychodzić. Może nikt taki w Polsce nawet, no nikt z tego środowiska nie został księdzem, ale czułem, że to jest to, że to jest wola Boża i miałem taki moment. Podobnie kiedyś sobie odpowiedziałem na takie pytanie, że byłbym w stanie dla tej drogi poświęcić wszystko. No wszystko. Nie ma dla mnie rzeczy, której bym nie mógł poświęcić tak po ludzku. Jakichś rzeczy materialnych czy czegokolwiek. Łącznie z tymi pasjami. Jestem w tym wszystkim wolny, bo lubię być bardzo księdzem. I tak podobnie w relacji, jak moi znajomi też byli na tym etapie zawierania małżeństwa, to też byli na tyle zwariowani, żeby dla tej drugiej swojej połówki poświęcić wszystko. I tu mi się wydaje, taki jest wymiar powołania każdego, żeby coś poświęcić komuś i jesteśmy w stanie wszystko. No i wtedy człowiek jest szczęśliwy. To może właśnie wyjaśnimy, wtedy kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy wiemy, że to jest to, oczywiście modląc się, będąc cały czas przy Bogu, można stwierdzić, że to rzeczywiście to jest to nasze powołanie, tak? Tak. I ja się cieszę, bo już na szczęście mam etap wyboru za sobą. I jestem w tym cudownym momencie, gdzie już wiem, kim jestem, dbam o to i się jaram tym. Ale przebywam wśród ludzi młodych, o czym wspomniałem, którzy cały czas pytają. Albo jęczą niektórzy, nie wiedzą i tak dalej. No i przez to po prostu trzeba przejść. Różnie przechodzimy. Ja też byłem tym jęczącym, że nie wiedziałem i w ogóle. I jeszcze pamiętam, że kiedyś miałem pretensje do Pana Boga na samym początku, że wszyscy normalni, a ja taki dziwny i w ogóle siedzę z jakimiś kolesiami w klasztorze i zamknięty i to takie dziwne. Jeszcze mi kazali chodzić w garniturze w kółko i to takie... A no właśnie w garniturze, no przecież ksiądz chyba wcześniej chodził. No tak, nawet mama płakała, że nie masz żadnych normalnych spodni, same takie szerokie i tak dalej. No, i, a jak koledzy zareagowali na księdza decyzję? Koledzy bardzo spoko, bo ja się bałem powiedzieć kolegom, ale najpierw musiałem powiedzieć takiej koleżance i jej brat poleciał po osiedlu i oczywiście wszystkim wygadał, plota. No i się rozniosło szybciej, tuż później, no co miałem palić głupa, tam któryś tylko powiedział, że no Kuba, ponoć wstąpiłeś gdzieś do zakonu. No ja wtedy się przyznałem, że tak. Na początku byli zdziwieni, niektórzy twierdzili, że i tak mnie wyrzucą albo że sam odejdę. Że tacy ludzie nie idą jak ty. Ale z czasem moi koledzy no, zaakceptowali, że to Kuba, podoba ci się to twoja zajawka. Ja mówię, no moja. No i git. A z czasem już myślę, że mnie bardzo mocno wspierali. Że ich kolega i że będzie. I myślę, że mam takie duże wsparcie. Nagrał ksiądz dwie płyty. Powołanie było pierwszą płytą, drugą po prostu wierzę. No tak. I trzecia się szykuje, już w zasadzie chyba jest na wykończeniu. Kiedy premiera? Trzecia będzie pod tytułem Bóg jest i działa. I myślę, że ta druga różniła się od pierwszej, a ta trzecia będzie się zdecydowanie różniła od poprzednich dwóch i dużo bardziej będzie muzyczna. Premiera, mam nadzieję, że w styczniu, ale no właśnie, nie wiem, czy mi się uda ogarnąć czasowo, ale pewnie tak. Mam już z 14 10 nagranych. W tym jeśli chodzi o taki klimat, to bardzo dużo motywów śpiewanych. Jednak mam takie refreny też i śpiewane. Problem mam z autotunami, bo wymyśliłem, że będą autotuny, a mam na tyle zachrypnięty głos, że te autotuny jakoś tak ciężej i będę miał
między innymi też siostrę, zakonną siostrę Janinę, z którą szedłem na pielgrzymce, w pielgrzymce na Jasną Górę i śpiewała w rytmie Despacito, a śpiewaliśmy na cześć Maryi. I to również tak śpiewała, że mój kolega jeszcze zażartował, drugi ksiądz, że a, jest we Włoszech siostra Kristina, a u nas będzie Janina. A później nagle zaczęli wszyscy ludzie to oglądać w internecie i chyba z 2 miliony ludzi to oglądało, jak ona śpiewała, bo pięknie śpiewała, że nas ciary po plecach. No i właśnie ona, jeszcze tam ode mnie ze wspólnoty ludzie, generalnie zawsze no, nagrywam się z przyjaciółmi i też na tej płycie bardzo mocno będzie śpiewana. New school, trap, old school, nawet jeden taki kawałek bardziej uliczny pod tytułem Świadectwo. Także... Tak z tym przeksiądz. No pewnie, bo tu w rapie to by się nie dało. Ostatnio już tak chyba nie wiem, w formie nudów czy relaksu sobie jeden wiersz Kochanowskiego zarapowałem, ale to... I właściwie też Kochanowski, można powiedzieć, rap chrześcijański robił już kilkaset lat temu. A czy z innymi raperami ksiądz też rapował? Z takimi raperami chrześcijańskimi, świeckimi? Tak, właściwie też. Ale ja tak za bardzo ich nie zapraszam, bo ja sam sobie mogę zarapować. Jakbyś się tam nauczył śpiewać refren, to bym go chętnie wziął, niech by mi zaśpiewał refren. A tak to ja ich bardzo lubię. W sensie to wszyscy są moi koledzy i jedno czasem... środowisko. Tak, i oni mnie zawsze odwiedzają i w ogóle no wszystkich z nich ich lubię. Właściwie może i nawet w sposób szczególny Piotrka i Kubę, ale właściwie wszystkich. Andera jest taki koleś, to też jest mój taki bliski kolega. I wszystkich ich szacun pęka, że coś wnosi. Pan Bóg działa przez człowieka. Też odkrywam, że dużo rzeczy pozytywnych dzięki nim. Pewnie nie wykluczone, że na bank jeszcze coś kiedyś nagramy, ale ja raczej no, sam sobie mogę zarapować. To. Tak jakoś nie dzwonię po ludziach i nie proszę, że no dobra, ziom, musisz, oj, w ogóle. A spotykać się często? Tyle, o ile do mnie przyjeżdżają. Przyjeżdżają? Tak. No to w takim razie ja mam propozycję, wybierzemy się kiedyś do Wrocławia, jak tam już u księdza bardzo będą. Serdecznie was zapraszam. I nagramy po prostu wywiad w komplecie. To musicie ich pytać, kiedy będą gdzieś koło Wrocławia, bo oni po prostu zawsze mogą do mnie wpadać i ten, ale jak są po drodze. To oni jak są po drodze. No myślę, że my się jakoś zgadamy, Pan Bóg nam pomoże. Bo chłopaki jeżdżą po całej Polsce, ewangelizują. Będzie gdzieś bardziej po szkołach, ci wyrwani z niewoli to gdzieś po jakichś wydarzeniach, tał jeździ z jakimiś koncertami i no to są muzycy, artyści, a jak ksiądz, no to generalnie jestem u siebie na parafii, no generalnie, no to wtedy przyjeżdżają do mnie i mnie odwiedzają. Zresztą pochwalę się, że mieszkam w pięknym miejscu, mamy kościółek na szczycie Góry Ślęży i mieszkam w domu rekolekcyjnym, właściwie moja parafia ma taki charakter bardziej taki rekolekcyjny, że przyjeżdżają grupy, przyjeżdża młodzież i w związku z tym, no właśnie też ci moi kumple przyjeżdżają, odwiedzają. Nieraz się ustawiam, no jak na razie 2 razy nam się udało zorganizować mecze w piłkę, bo przyjeżdżają, ja wtedy ogłaszam u nas na Facebooku wspólnotowym, że robimy mecza, no i ja więcej z nimi gram w piłkę niż nagrywam kawałki rapowskie wspólnie, bo no ja mam swoją zajawkę i ja mam swoje bity, w ogóle sztosy. Jak teraz zarzucę bitami na nowej płycie, to a oni mają swoje zajawki i jest git. Pamiętam, kilka lat temu było zaproszenie na Facebooku od księdza. Jakieś... Serio? I nie przyjechaliście? Tak, było coś. Nie, my nie przyjechaliśmy, natomiast było jakieś zaproszenie i tak się zastanawiałam, ile osób tam do księdza przyjdzie, czy ta plebania to mieści. A tak, rzeczywiście. Właśnie przyznam, że byłem rozczarowany. Bo miałem chyba z 1000 lajków, a modlić się przyszło 10 osób. Uświadomiłem sobie, że lajki nie za bardzo mają odzwierciedlenie w modlitwie. Bo ludzie stawiają lajki, a nie przychodzą na modlitwę. Dlatego Facebook albo lajki nie są odzwierciedleniem skuteczności, jeśli chodzi o to, że ludzie przyjdą i się modlą. Pojedziemy. Zapraszam was serdecznie na serio. Przepiękne miejsce. Przedgórze Sudeckie można zwiedzać i Wrocław, bo z jednej strony jest Wrocław, a z drugiej strony góry się zaczynają Sudety. I my mieszkamy w górach, a we Wrocławiu. My w tym momencie obiecujemy, że przyjedziemy, a skoro obiecujemy przed kamerą, to słowa wytrzymać musimy. Nie ma innego wyjścia. Okay. Natomiast Pan Bóg się troszczy o to wszystko. To nie są przypadki. Planuję teraz na czerwiec też takie spotkanie diecezjalne u nas młodych, 4-dniowe, właśnie taki festiwal młodzieżowy. Także
No, może wtedy. Będziemy w kontakcie na pewno. Dobra, i ja myślę, że każde wydarzenie, jakie gdzieś tam będzie się odbywało księdza, to my miło mi bardzo i serdecznie zapraszam. Przyjechanie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Jak to jest na mszy świętej, na katechezie? Czy to nie jest tak, że ciągle gdzieś tam dzieciaki ciągną księdza zasypane przy księdze? Niech ksiądz zarapuje nam zamiast psalmu jakiegoś śpiewanego. Niech ksiądz zarapuje psalm. Nie, no to oczywiście. Naturalnym jest, że przecież to nie jest muzyka liturgiczna, no to w kościele to by była siupa straszna. Ale na katechezie czy w parafii to przez pierwsze dwa tygodnie wszyscy, nie, ksiądz zarapuje, nie, ksiądz zarapuje. Oczywiście zdjęcia na Facebooka z księdzem Babciakiem, no, autograf. Tak, jak już mówiłem, przez pierwsze dwa tygodnie, bo później no, jestem już w tej wspólnocie i to jest też takie fajne, że później już tylko się liczy to, kim jesteś i no, jakim się jest księdzem, czy przyjacielem, czy kimś, kto towarzyszy, to to jakby mija po jakimś czasie. Ale no rzeczywiście. Kiedyś miałem też takie zdarzenie, jeden chłopiec powiedział, proszę księdza, też chciałbym być księdzem. I mi się tak miło zrobiło, ale on rapującym księdzem, no to... A to może chodziło o ten rap bardziej. No, no właśnie no jeden z moich ministrantów, że on też by chciał być księdzem, rapującym księdzem. Rapującym, no. No, to różnie bywa, prawda? No nie, właśnie, no przede wszystkim księdzem. I jak to przełożeni zareagowali na księdza? Bardzo mile, bo generalnie to jakby na tyle mam taką szczęśliwą sytuację, że akurat moi przełożeni, wydaje mi się, że chyba wszyscy tak przełożeni w Polsce, przełożeni zakonni, czy właśnie ci z ramach kościoła, to dbają o księży, by ksiądz był księdzem. I jakby też są od tego, żeby pilnować, czy to służy ewangelizacji, kapłaństwu i tak dalej. A mi akurat tak się składa, że mi moje hobby bardzo pomaga. Kiedyś koledzy z seminarium się śmiali, że rektor mnie wyświęcił, bo z moich zalet widział to, że dobrze gram w piłkę. No więc mówię, o Kuba, to przynajmniej pograsz z ministrantami w piłkę. Jak teraz sobie myślę o piłce, to o wiele słabsza jest ewangelizacja od hip-hopu, bo za dużo nie da się powiedzieć grając w piłkę. Gdzieś można być z ministrantami i tak dalej. No a przez hip-hop to już tak bardzo mocno. Zresztą te moje teksty, ten mój rap, no to nie oszukujmy się, to jest rap księdza. No to jest w ogóle ultrakatolski, jest tak pokręcony, że no ja mam totalny odjazd na punkcie Pana Boga, bo ja generalnie, no tylko Pan Bóg. U mnie plebanie jest w świętych obrazkach, to jak mam. Coś innego. No, miałem kolegę o bierzmowaniu, o Duchu Świętym, no i to tak. Gdzieś właśnie Duch Święty tak działa u księdza życiu, kiedy ksiądz ma na przykład napisać tekst? Wydaje mi się, teraz jestem tego pewien, że ewidentnie tak, bo wyobraź sobie, że ja niczego nie jestem, nie planuję, nie jestem w stanie zaplanować i nie przykładam do tego, no teraz się spiąłem przy tej trzeciej płycie i że w studiu rzeczywiście tak profesjonalnie staram się to zrobić, ale nie mam jakichś planów. Ja nie jestem w stanie zapowiedzieć, że moja płyta wyjdzie w styczniu, bo ja jestem pewien, że jestem księdzem i tam są moje posługi kapłańskie. A to nie jest moja pierwszorzędna posługa kapłańska, także nie wiem. I to, jeżeli cokolwiek mi się udaje, no to jest Duch Święty, no bo to jest czysty spontan. Wspomniał ksiądz o swojej drugiej pasji, piłce nożnej. Rap, piłka nożna, oczywiście kapłaństwo na pierwszym miejscu. Coś jeszcze jest, co ksiądz tak bardzo lubi robić? Przyznam się, że nawet jakiś czas temu mogłem zostać kapelanem Śląska Wrocław, ale jak sobie pomyślałem rap, jeszcze będę kapelanem Śląska Wrocław, o nie, to nie jest droga dla mnie, jest taki ksiądz od zabawy. I raczej właśnie o czym mówiliśmy wcześniej, że już mi trochę czasu brakuje na to, na te różne pasje, bo i też i snowboard zimą, bo jestem takim trochę ADHD-owcem i to generalnie jedno z drugiego, żeby coś robić, gdzieś coś być. No i teraz ten rap, te różne wymiary ewangelizacji mi tyle czasu zajmują, że nie mam czasu aż tak na pasję. I można powiedzieć, że dla mnie trochę taką pasją stało się organizowanie tych wydarzeń ewangelizacyjnych, typu diecezjalnych spotkań młodych, były Światowe Dni Młodzieży. A no właśnie chciałam nawiązać do Światowych Dni Młodzieży, bo to było wydarzenie dla księdza jako księdza bliskie, bardzo też. Co ksiądz myśli po Światowych Dniach Młodzieży, jak już tak rok minął, czy rzeczywiście coś się zmieniło wśród
młodych w kościele. Przyznam się szczerze, że no, byłem też i miałem tą przyjemność i zaszczyt być ambasadorem. Co w ogóle mega, zawsze chciałem być ambasadorem. No i no, przepiękne to było dla mnie pierwsze takie wydarzenie. Nigdy nie byłem na Światowych Dniach Młodzieży wcześniej. No i niesamowite doświadczenie istoty Kościoła. Rzeczywiście, Kościół to młodzi. Kiedyś miałem pretensje, dlaczego tyle się mówi w Kościele o młodzież, młodzież. To też mi się, bałem się, że to jakaś sztuczna impreza, bo nakręcana tak odgórnie, że musicie i tak dalej. A okazało się to być takim przepięknym doświadczeniem Kościoła. Dlatego się tyle mówi o młodzieży w kontekście Kościoła, bo Kościół jest młody. No bo cały czas coś się dzieje w Kościele. Tam się coś przewraca, kotłuje, jakaś jest rewolucja, droga. No i dlatego Kościół jest młody i tak ważna jest młodzież. I to było doświadczenie ludzi, no mega zajaranych Panem Bogiem. Z kimkolwiek można było porozmawiać na ulicy, po prostu ludzie zakochani w Bogu. I taka niesamowita ilość tych, którzy myśleli o Panu Bogu, mówili o Nim, krzyczeli imię Jezusa. Ale po, przyznam się, że liczyłem na trochę więcej w kontekście powołań. To teraz też jestem na takim etapie, że bardzo mocno modlę się o te powołania kapłańskie, zakonne. I to na to, to na pewno więcej liczyłem, że Pan Bóg da, będzie więcej młodszych kolegów, myślę, młodszych że braci. I co jeszcze takiego? Myślę, że w tym kontekście jedyne jest rozczarowanie. Ale poza tym same piękne wspomnienia i właśnie doświadczenie i takie przekonanie, czym jest Kościół. Właśnie taki jest Kościół. Czy ksiądz też ma takie wrażenie, jak ja przynajmniej, że coraz więcej ludzi, nie tylko młodych, się nawraca? Coraz więcej ludzi szuka Boga i rzeczywiście to widać? Rzeczywiście, no to prawda. Prawda? Też mam takie wrażenie i że te wartości... Kiedyś jeden starszy człowiek, około 50, powiedział, że nie chodzi do kościoła, bo on jest nowoczesny. I tak się zastanowiłem i popatrzyłem na niego, mówię, to pan chyba już 30 lat nie chodzi do kościoła. I 30 lat temu był pan nowoczesny. I on, no rzeczywiście. A co młodzi ludzie, to właśnie jest taka nowoczesność, że są. Dużo ludzi, takich naprawdę osobowości znanych się nawraca. To widać, dużo świadectw się pojawia nowych. Myślę, że to też prowadzi do tego, że ludzie szukają Boga. Bo to widać, że bez Boga to się nie da. Szukają wartości, takich trwałych, stałych. Bo każdy człowiek zastanawia się, no w czym jest, gdzie jest szczęście, gdzie jest prawdziwość. Każdy chce być szczęśliwy. No i Pan Bóg ewidentnie daje takie to prawdziwe szczęście, prawdziwą radość. Także no, to jest powrót do tych wartości tradycyjnych. Dla nas, dla Polaków, to jest zawsze związane też z wiarą, z Kościołem. Ma ksiądz rodzeństwo? No mam brata, ale no jest w niebie i już go nie ma tutaj. Ja w ogóle, moja droga do kapłaństwa no była dosyć taka pokręcona i jest związana bardzo mocno z moim bratem. Bo ja miałem brata praktycznie bliźniaka, był 1,5 roku młodszy, identyczny jak ja, tylko bardziej przypakowany. I myśmy byli bardzo ze sobą związani, bo znowu jak miałem 4-latka, to mój tato zginął w wypadku. I mi się wydaje, że to też stąd i ta zajawka rapowa, że myśmy dużo czasu spędzali na podwórku, bo mama no, nie zawsze dawała rady, żeby z nami być. No i my się nakręcaliśmy we dwóch z bratem. Freestyle w domu i tak dalej, i taka wspólna zajawka z tym rapem. Nas wszyscy znali na osiedlu. No więc, ale przy tym wszystkim zawsze byliśmy ludźmi wierzącymi, no ale takimi ziomkami z osiedla. I mi później, no jego to przerażała myśl, że ja coraz bardziej z Panem Bogiem i tak dalej. I kiedyś mu nawet mówiłem, że chciałbym wstąpić do seminarium, to on wtedy płakał, mówi, oki wstyd na osiedlu, co ludzie o nas powiedzą. I ja się bałem, w sensie takiej myśli o Panu Bogu, tego, żeby być tak w 100% wierzącym człowiekiem i dobrym we wszystkich okolicznościach, a nie tylko w niedzielę w kościele. I byłem dosyć obłudnym katolikiem. I później, jak mój brat miał wypadek, na sankach uderzył tą głowę o lód, no to przez 7 tygodni był w śpiączce i to były takie najmocniejsze rekolekcje w moim życiu. I wtedy też założyłem się z Bogiem, że jak on wyzdrowieje, to ja na bank pójdę do seminarium, już nie będę uciekał przed Panem Bogiem, że no, gdzieś czułem, że to jest moja droga do Boga i taka dobra droga, ale no trudna, no to po co mi to? Ale po tych 7 tygodniach okazało się, że mój brat, bo byłem w stanie wszystko oddać, żeby tylko był zdrowy,
Ale po tych 7 tygodniach mój brat zmarł i wtedy też sobie uświadomiłem, że w sumie na moment tu jestem, no bo ktoś bliski, kto był zawsze koło mnie i nagle go nie było. I też sobie uświadomiłem, że no nagle ktoś jest, nie ma. To sobie pomyślałem, że chociaż muszę spróbować. Najwyżej mnie wyrzucą, najwyżej, ale czuję w sercu, że muszę spróbować. I wtedy się dopiero zważyłem, żeby pójść do seminarium. Niektórzy myśleli z początku, że to może jakaś depresja i przez pierwsze 3 lata mnie jeszcze ludzie pytali, czy ty, Kuba, się jakoś załamałeś, czy coś. Ale ludzie tak mają do siebie, to tak samo po śmierci mojego brata, gdzieś miesiąc później byłem na imprezie na 18 i tańczę z dziewczyną, to też. Patrz, jak imprezuję zaraz po śmierci brata. No i zawsze ludzie gdzieś tam oceniali. No ale później, jak już byłem w seminarium, to się okazało, że to chodzi o tą relację z Bogiem. A ja tam po to poszedłem, że czułem, że to będzie moja taka droga odkrywania Pana Boga. No i rzeczywiście. A o bracie myślę codziennie. To jest też, wydaje mi się, że czasami Pan Bóg prowadzi przez takie trudne sytuacje życiowe, żeby go jeszcze mocniej odkryć. Że może to tak właśnie miało być. Że przeżył wszystko to, co najpiękniejsze w życiu, żeby być tam już w niebie, a ja muszę te różne tutaj przygody przeżywać po to, żeby jak Pan da też gdzieś tam chociaż jakiś czyściec. Bardzo często jest tak, że w momencie takiej osobistej tragedii, śmierci bliskiej osoby, ludzie tracą wiarę. Ksiądz przeżył to tak naprawdę 2 razy. Śmierć taty, później śmierć brata. Ale widać, że to księdza umocniło. Zdecydowanie, bo sobie odpowiedziałem na takie pytanie, bo można pójść w 2 kierunkach. Albo się już totalnie obrazić na Pana Boga, albo jeszcze mocniej mu zaufać. No to tam ten drugi kierunek, to jest bezsens, ciemność, pustka. A ten drugi, pamiętam, że na pogrzebie mojego brata nikt nie płakał. No, taki jeden kumpel Jehowy, bo on tam wierzy, że iluś tam będzie tylko zbawiony. To on jedynie, taki wedi. A reszta, myśmy wszyscy, bo bardzo dobry człowiek i jakkolwiek moi koledzy różne historie życia i no pokręcenie z osiedla, że jak taki drugi kolega później miał pogrzeb, to pamiętam, ten ksiądz się przestraszył i się trząsł i odprawiał pogrzeb. Ja wtedy klerykiem byłem. Jeszcze naskarżył do mnie, do rektora i powiedział, że no Kuba był z tymi żulami z osiedla, bo tam stał skinhead, pancur, full skate'ów, no i ja między nimi w sutannie, bo to moi koledzy byli z osiedla. Ale pamiętam, że my bardzo wszyscy wtedy od tego księdza oczekiwaliśmy jakiegoś słowa. Oni mnie pytali, ci moi koledzy, czemu tak jest. I no bez Boga jest w ogóle bez sensu. I nieważne, czy ktoś jest skinheadem, punkiem, jakkolwiek głupio się zachowuje, ale są takie momenty, kiedy są 2 wyjścia. No albo totalny bezsens i pustka, no nic nie zostaje. Albo właśnie Pan Bóg, który jest jedyną nadzieją. I nieraz ludzie mogą sobie myśleć, że ale fajne świadectwo i super, no nie, że jakieś takie ciężkie rzeczy przeżyjesz w życiu, jakieś takie swoje dno totalne, ale to nie jest fajne. Dlatego ja bardzo podziwiam młodych ludzi, którzy po prostu wierzą. I ich świadectwa są przepiękne, bo nie są naznaczone pustką, ciemnością i tak dalej. Wiele razy się zastanawiamy, szczególnie ja, jak słuchać Pana Boga. My tak mówimy, prosimy, modlimy się, no ale jak słuchać? Gdzie to rozeznać, czy to faktycznie Pan Bóg do nas mówi? Wydaje mi się, że trzeba być wytrwałym. Po prostu chcieli go słuchać, to pierwsza rzecz. Żeby się otworzyć i zorganizować czas dla Niego. I Pan Bóg mówi też właśnie w ciszy, że no to przynajmniej też tak było w moim życiu, że właśnie te takie najbardziej hardkorowe momenty, to wtedy to były miejsca spotkania z Bogiem. Ale mówi też i w codzienności, w tych różnych sytuacjach, tylko no, trzeba chcieć Go szukać i warto Go szukać. I każdy z nas odkrywa gdzie indziej, w różnych sytuacjach. Mamy wiele takich życiowych momentów, kiedy można Go odkryć, ale sami również możemy zorganizować. No, rekolekcja, tyle jest teraz materiałów, sposobów, miejsc, gdzie można Go doświadczyć. Dobrze, no to cóż, to kończymy, bo ksiądz się wybiera na koncert. Jesteśmy w seminarium w Lublinie, tak w ogóle ksiądz przyjechał na koncert. Właśnie są Dni Muzyki Chrześcijańskiej, Cecylianka w seminarium w Lublinie. No i cóż, życzę księdzu udanego koncertu, wiernych słuchaczy oczywiście, no i wieczności. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać. My z tą wiecznością mam nadzieję, że jeszcze tutaj trochę czasu nam zostało, ale również oczywiście życzę Ci życia wiecznego. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Dziękujemy.
Nieuczesanie, dawaj. No co? No nic, no przydałem. Dobra, jeszcze raz. No to... No. Zaraz muszę się skupić, Boże, ty się tym zajmij. Pięknie. O. Pięknie. Ale super, nie? Fajnie, nie? Pięknie, nie? Naprawdę świetnie. Spoko, fajnie. Czegoś takiego to jeszcze nie ma. Aż tak mnie kurde tknęło, że nie wiem co powiedzieć. Dobrze, no nie mogę, ja dzisiaj się nie wiem. Ale świetne, kochanowskie robiło. Bądź poważny, nie? Naprawdę, ekstra określenie, tak się skupił. No. Co? To trochę inne melodie niż te, co są w kościele, czy to, czy to czy nas uczy na lekcjach polskiego i można śmigać. Kurczę, to Bóg też przez ludzi przychodzi. Ewidentnie. No już chyba i tak jest długo.